Telewizja w Polsce PR, Gorące pytania, kolejny punkt naszego programu. Pozostajemy w temacie ludzi młodych. Pytamy o to, czy są roszczeniowi, czy oczekują za dużo, ale także o to, jak wygląda dzisiaj ta kwestia bardziej gospodarcza, prorodzinna, przecież to Rząd Zjednoczonej Prawicy jako pierwszy właśnie od tego roku przełomowego 89 wprowadził zachęty. Do posiadania dzieci. Czy ludzie młodzi dzisiaj mają z tym problem? Jak to wygląda? Ale też, jak to zmieniło polską politykę? Porozmawiamy z gośćmi w naszym studiu. W dalszym ciągu Samuel Pereira i Oliver Pochwat. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze. Raz, raz jeszcze. I Marek Grabowski, prezes takiego związku dużych rodzin 3, który właśnie zajmuje się tą problematyką prorodzinną, uważa, że młodzi nie chcą dzisiaj zakładać rodzin. Posłuchajmy. Młodzi ludzie, jak pokazują, badania chcą zawierać małżeństwa i chcą mieć rodziny. Natomiast faktycznie okoliczności zarówno kulturowe, jak i w pewnej mierze treny związane chociażby z globalizacją, czy z pewnymi narracjami liberalnymi powodują, że ten moment odkładania założenia rodziny przesuwa się i faktycznie te rodziny zakładamy coraz później, w związku z czym też mamy Mamy coraz mniej dzieci, co niestety jest zjawiskiem bardzo, bardzo negatywnym. Mamy w studiu ojca, dwójki dzieci, co akurat jest właśnie ewenementem jeżeli spojrzeć na pokolenie dzisiejszych 30-latków. Skąd to się bierze? Skąd się dzieci biorą, to <laughs> może po 23, ale mówiąc już całkowicie serię, ja mogę oprzeć się trochę na doświadczeniu jako dziecka z rodziny wielodzietnej. Gdzie mam u rodzeństwa i muszę powiedzieć, że w, jeśli mówimy o 500 plus, to bardzo ciekawa jest reakcja, jaką mieliśmy w ostatnich latach tego nie tylko politycznego, ale medialnego środowiska liberalnego. Które bardzo ostro zaatakowało. Pojawiły się bardzo nieprzyjemne takie klisze stereotypowe dotyczące rodzin wielodzietnych i w ogóle. No bo od lat istnieje taki, funkcjonuje taki mit, że rodziny wielodzietne to patologia to jest tak. bieda, ubóstwo. Tak i to jest to jest myślę poważny problem, który powinien być potraktowany poważnie, poważny problem poważnie potraktowany, obok rozwiązań systemowych finansowych że bo, bo jeśli mówimy o tym co młodzi ludzie chcą w swoim życiu to przecież też się opierają na tym jak pewne schematy są odbierane w społeczeństwie czyli jeśli rodzina 2+ jest negatywnie odbierana no to to zniechęca do, do budowania rodziny i sprawa że myślę że istotne dla młodych ludzi taki komunikat jaki powinien być że strach ma duże oczy czyli te obawy przed ciężarem i wyzwaniami jakie niesie ze sobą posiadanie dzieci, często jest większy niż rzeczywistość, wiadomo dobrze jest, racjonalnie, decyzje, rodzicielskie podejmować i jak najbardziej ale też, te, te obawy my się są wyolbrzymiane, z czym się wiąże, posiadanie dzieci i to to wszystko razem wzięte blokuje przed, przed tego rodzaju decyzjami a jest to bardzo istotny element dla całego społeczeństwa mm -hmm. dla przyszłości państwa i z punktu widzenia gospodarczego i społecznego i dobrze że ten rząd bardzo poważnie jakby do tego podszedł i mam nadzieję że to jest pewien kurs który Niezależnie od tego, co będzie w przyszłości, będzie kontynuowany. Takim głównym argumentem za wprowadzeniem 500 plus było to właśnie, że w badaniach rodziny podawały jako przyczynę tego, że nie decydują się na to kolejne dziecko, drugie, właśnie problemy finansowe, brak pieniędzy, i dlatego rząd, między innymi, zdecydował się wprowadzić program 500 plus właśnie od drugiego dziecka na początku, żeby właśnie temu problemowi zaradzić. Ale z drugiej strony polskie rodziny Młodzi, bo o tym teraz mówimy, rzeczywiście potrzebują, no mówię też ze swojego punktu widzenia, takiego bezpieczeństwa właśnie finansowego, prawda? Żeby nie było tak, że za chwilę będą ogromne problemy, kłopoty finansowe. Tymczasem było tak do niedawna, zresztą w branży medialnej to nadal tak jest, że no te umowy są jednak śmieciowe. I to swojego czasu był bardzo duży problem właśnie dla ludzi młodych, nie tylko już w branży dziennikarskiej, ale we wszystkich innych i to jest ten brak stabilizacji Znaczy powiem tak No nie szukamy się ale do wszystkiego trzeba dochodzić ciężką pracą, to nie jest tak, że wszystko dostaniemy od razu wiadomo, że żaden pracodawca, Jakiejś, absolwentowi jakiejś uczelni od razu zaproponuje najlepsze warunki finansowe i najlepszą mowę. Tak, ale no tu tak, było to niezrozumienie nie nie z tamtym pokoleniem, bo pokolenie naszych rodziców miało etaty. Zgadza się no to też jest właśnie ta różnica kulturowa i też przede wszystkim różnica świato, światopoglądowa, czy chociażby różnica ustrojowa No przypominam, że za komuny był obowiązek, był obowiązek pracy. Kto nie pracował, ten miał problem, więc młodzi ludzie też troszkę tego nie rozumieją. I też mi się wydaje, że jednak w dzisiejszych w tych czasach młodzi ludzie kierują się indywidualizmem, po, pogonią za pieniądzem, pogonią za zbudowaniem sobie jakiegoś odpowiedniego stanowiska, wypracowaniem jakiejś kariery, a dopiero mhm. potem myślą o założeniu, założeniu rodziny, co w mojej ocenie jest założeniem błędnym. Dlaczego? Ja odnoszę się do tych umów, to nie, to myślę jest w ogóle kwestia bardzo szerokiego podejścia do sprawy rodzicielstwa ze strony państwa, jakiejś pomocy. Tutaj się odezwie znowu we mnie socjalista, ale uważam, że bardzo istotne jest to, żeby były tego typu rozwiązania, jak podwyższanie płacy minimalnej, jak właśnie bezpieczeństwo umów, bezpieczeństwo dla pracowników, ale Na też takie. Ale też z tymi mieszkaniami, to myślę, że sama koncepcja, chociażby mieszkanie plus jest ciekawa i jest dobra, tyle że jak widać w praktyce może nie jest taka prosta w realizacji. Ale jeśli chodzi nie na przykład. się na ten program załapie o szkoły, o przedszkola, to nie zauważa się tego typu rozwiązań jak wyprawka, jak darmowy podręcznik, to akurat poprzednia ekipa rządząca, i to są dobre rozwiązania. To znaczy, ułatwianie tego, żeby to, co jest podstawą dzisiaj, czyli ta edukacja szkolna, była zapewniona, jest bardzo istotne. Te przedszkola, czyli żeby rodzice mieli tą możliwość posłania dzieci Problem do przedszkola, plus, mm -hmm. tylko że z drugiej strony, jest takie duże, silne środowisko polityczno-medialne, które promuje darmowe przedszkola, a jednocześnie buduje taką, taki przekaz niechęci, a nawet nienawiści wobec kobiet, które zostają z dziećmi w domu. I tak. dochodzimy do takiej sytuacji, że chcemy ułatwiać rodzicom wychowywanie dzieci. A stawiamy jako coś negatywnego wybór kobiety, żeby zostać w domu. Czyli jaki byłby, jakie byłoby idealne rozwiązanie, kiedy kobieta, matka czy ojciec ma możliwość, ma mhm. wybór, czyli chce pójść do pracy, ma taką możliwość, żeby jednocześnie pracować zawodowo i mieć środki dla rodziny, albo woli. Ten trud, ten, ten wysiłek, tą swoją pracę realizować w domu z dziećmi. To jest bardzo istotne, już nie, nie mówię o tych korzyściach psychologicznych dla dzieci, spędzania z nimi czasu, edukacji itd. Tak jeżeli chodzi o ten dłuższy urlop macierzyński, to Donald Tusk go wprowadził, tak, jego i ekipa to. i to też trzeba oddać, tak, to prawda. Natomiast Donald Tusk powiedział jeszcze coś ciekawego, jeżeli chodzi o temat naszej dyskusji, mowa tutaj o internecie, bo w kampanii wyborczej jeszcze do Polskiego Krajowego Parlamentu mówił, oni mają media, a my mamy internet. Czym czasem no taki odłam prawicowy internetu zobaczmy, co mówi. Jesteśmy pokoleniem kłamstwa, pogardy i manipulacji. Jesteśmy pookrągłostołowym pokoleniem. Pozbawieni przywódców, którym można zaufać, i autorytetów, które można naśladować. Jesteśmy narodem pozbawionym własności. Narodem któremu zagneblowano usta Jesteśmy pokoleniem upadku zasad i hedonizmu Próbują zniszczyć naszą tożsamość Wmawiając nam, że jesteśmy obywatelami świata Zacierają chwalebne karty naszych historii Chcą, abyśmy zapomnieli o naszych wielkich przodkach Poprzednie pokolenia żyły i umierały dla narodu i ojczyzny Dziś Polska sprzedawana jest międzynarodowej lichwie i korporacjom Na każdym z nas już od urodzenia ciąży 25 tysięczny dług Mamy dość plucia na naszą wiarę w Jezusa Chrystusa Polska dla Polaków bo suwerenem w państwie ma być naród i to jego interesem powinni kierować się politycy idziemy wyprostowani, dumni ze swojego pochodzenia, dumni ze swojego dziedzictwa, dumni ze swojej historii, to do kogo należy dzisiaj internet na koniec do młodych z prawej strony czy z lewej znaczy, strony ja w tym klipie widziałem twarze z obozu Konfederacji więc nie wiem czy to czy oni reprezentują cały internet ale w internecie o tyle, znaczy dla mnie największą korzyścią internetu jest to, że można weryfikować pewne fakty i że ludzie sami dochodzą do informacji, do różnych źródeł, i to jest duża korzyść, czyli większy pluralizm w, w podejściu do, do mediów. Mówię to jako dziennikarz telewizji publicznej, ale doceniając też to, co ja się dzieje w internecie i różnego rodzaju blogi, wideoblogi, gdzie, gdzie ludzie mają prawo i, i dzielą się swoimi opiniami, wymieniają tymi opiniami. Ale myślę, że też warto pamiętać, o niebezpieczeństwa które idą z internetu tutaj w, w tym studiu kiedyś była bardzo ciekawa rozmowa o fake newsach mm. w internecie i to niestety też jest plaga czyli, jednocześnie widząc te korzyści myślę, że, przed nami wszystkim jakieś jest wyzwanie żeby ta edukacja była większa w weryfikowaniu informacji z internetu. Mi się wydaje osobiście, że internet należy do wszystkich, no bo jest to medium globalne, chociaż niestety, co mówi wielu ekspertów, jednak wiele portali społecznościowych jednak jest w rękach tej, tego nurtu nie tyle co liberalnego, Czyli tylko domar, lewicowego. Tusk ma rację, tak? No Nie do końca. No nie do końca. To do kogo? No tak jak powiedziałem do wszystkich, tutaj słów Donalda Tuska nie brałbym. Nie, no to była, na, na poważnie, bo niejedno, niejednokrotnie już dużo rzeczy mówił, a później wychodziło, że jest zupełnie. To była jakaś hipokryzja, to znaczy no, krowanie się przez Donalda Tuska jako przedstawiciela młodych ludzi internetu jest jest jakieś groteskowe. Mamy sytuację medialną taką, że jeśli spojrzymy na wszystkie media: elektroniczne, papierowe, telewizje, radia, gazety, portale, no to największą siłę ma środowisko bliskie ideologicznie narodowi Tuskowi, więc to nie jest tak, że on jest biednym, pokrzywdzonym w tym mhm. całym systemie medialnym. Co więcej, akurat jego grupowanie i to mówię z pełną odpowiedzialnością za te słowa, najmocniej przyczyniło się do szerzenia, fake newsów w sferze medialnej i internetowej. Politycy tej partii do co i już są łapani na, na fake news, więc jeśli takiego internetu chce Donald Tusk, no to ja takiego internetu są nie też chcę. Czy wystarczy, wystarczy powiedzieć o chociażby soku z buraka, jakie puszcza tak. informacje, no chociaż też po, z, chociaż też można warto wspomnieć, tak. nie wiem czy Pan się ze mną zgodzi, że przecież parlamentarzyści europejscy Platformy Obywatelskiej poparli chociażby dyrektywę Unii Europejskiej o, o ujednoliconym rynku. Tak. No, no więc to do nich no rzeczywiście. Tak, mm -hmm. Chyba tak należy ten internet. Forma, na sponsorowane treści było i w kampanii samorządowej i teraz. znaczy, i to, no ale to jest to. Ten internet, którego chce platforma to jest najgorsza część internetu. Uważali, że wynik wyborów dla nich przegrane to wina TVP. Tak, zawsze jest jakiś winny, i on jest biedną ofiarą, tak? Mediów jedyną. Mówię teraz już serio, jedyną winą telewizji publicznej jest to, że pokazuje prawdę o Donald, Donaldzie Tusku i jego ugrupowaniu, i to zaczęło przeszkadzać. Znaczy ja przez, przez kilka lat pracowałem w Sejmie i też bywałem na konferencjach prasowych Donalda Tuska jako premiera. I pamiętam do dzisiaj po prostu tak przeważającą przewagę otwartych zwolenników Donalda Tuska na tych konferencjach, że to było żenujące, że on te konferencje prasowe przeprowadzał, jakby był na obiadku jakimś towarzyskim. I on się w tym czuł idealnie, tyle, że przez to mhm. utracił kontakt z rzeczywistością. A jak się czuje Grzegorz Schetyna dzisiaj? Wiele nowych informacji odnośnie właśnie kandydatów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. O tym za chwilę.